Cześć, to ja Radomska, to kolejny odcinek mojego vloga, w którego dowiecie się, jak należy żyć. Jako, że jestem osobą obytą, która z niejednego pieca chleb jadła, stąd ta alergia na gluten na pewno i niejedną rundę w Simsach przeszła, pozwalam sobie w vlogach dzielić się moją życiową wiedzą, doświadczeniem, tak aby jednak nieść ten kaganek oświaty, wpadać Wam do sypialni czy do salonu, kłaść go na stole i pytać się, czy macie obiad, bo mi się znowu przez to pojacowanie w internecie nie udało go zrobić na czas. Dzisiejszego vloga dowiecie się, jak uszczęśliwić kogoś, na kim Wam zależy, albo i nie zależy, bo bywa w życiu różnie. I mam nadzieję, że nadstawicie uszy i będziecie na koniec zadowoleni. Zaczynamy! Przede wszystkim chciałabym podzielić grupę odbiorców tego vloga na dwie części. Pierwsza to ta, która w ramach wdzięczności pragnie, może i chce, a może nawet nie wie, że może, teraz się uświadomi i powie: Ola, dzięki, wyślę osoby, na których jej zależy, drugą połowę, matkę, żonę, kochankę, na egzotyczne wakacje, żeby odwdzięczyć się za te wszystkie niedogodności, które musi sprostać z racji tego, że jesteście spokrewnieni albo dzielicie razem łóżko. Ci ludzie idą na lewo, przechodzą przez te drzwi, za drzwiami nie mam barierki, to jest 10. piętro. Pozdrawiam serdecznie, nie do Was dzisiaj mówię. Ci, którzy chcą być sprytni, wydać wiadomo nie więcej niż 2 dychy, bo kto jest ekspertem od 2 dych, jeżeli nie ja, zapraszam serdecznie do dalszego ciągu. Niemniej jednak to nie będą tylko porady finansowe, chociaż tak to być może wygląda. Druga połowa. Jeśli chodzi o bycie w związku, to na początku jest bardzo prosto, bardzo optymistycznie. Wszystkim się wydaje, że u nich to jest inaczej niż u innych. Waldek z Tamarą się tu kłócą, ale my nigdy nie będziemy. My patrzymy sobie w oczy, będziemy żyli miłością, karmili się nią. Nie musisz umieć gotować, nie musisz się starać, wystarczy, że jesteś, terere, terere. A potem gdzieś po 2 latach albo miesiącach okazuje się, że jak to? Nie pamiętasz o rocznicy, nie pamiętasz o imieniach mojej matki. I rosną pretensje, nieporozumienia, po co ja się pytam. Tam, kiedy można to w taki prosty sposób rozwiązać. Niełatwiej było tak na przykład z matką, która teoretycznie kocha Cię mimo wszystko, wydała Cię z własnej wnętrzności i powinna nosić na rękach do śmierci, a tymczasem kiedy otrzymuje na święta kubek z napisem będziesz babcią, to wydaje się być niezadowolona tylko dlatego, że masz 14 lat. Ludziom to naprawdę bardzo ciężko jest dogodzić. Taki szef, który ciągle wymaga od Ciebie tego, żebyś zostawał po godzinach, też zasługuje na prezent. Możesz mu powiedzieć, że masz coś dla niego, i żeby w tym momencie nie możecie być razem, to nie jest wykluczone, że w ogóle, prawda, nie chcemy, żeby Cię zwolnił. Ale dzisiaj akurat nie bardzo, wiadomo, bo alimenty to jest droga sprawa, on niewiele Ci płaci. Ale generalnie, jakby stary chciał na Ciebie popatrzeć, to też masz dla niego gift. I wszyscy, absolutnie wszyscy są zadowoleni. Jak to? Tak to. Dzięki czemu? Dzięki memu nazwisku. Skromnisia. Generalnie chodzi o to, że w zeszłym roku na stronie Colorando, wpisując Radomska, mogliście wykonać przepiękne fotoksiążki dla swoich bliskich i niebliskich oraz dla siebie samych. W tym roku ponownie wracamy współpracą, bo Wy byliście bardzo zadowoleni. Colorando był bardzo zadowolony, ja byłam bardzo zadowolona i chcemy ponowić akcję, ale zaoferować Wam trochę inny produkt. Produkt, który możecie zapakować na święta albo niekoniecznie w taki piękny sposób w ozdobne pudełko, a w środku skryć własny, spersonalizowany, wykonany na przepięknym papierze kalendarz z własnymi zdjęciami, z własnymi datami, które możecie oznaczać we własnych wzorach, kolorach itd., itd. Żeby było ciekawie, wpisując Radomska, taki przepiękny fotokalendarz w formacie A3 możecie otrzymać za zaledwie 18 zł. W momencie, kiedy będziecie potrzebowali ich więcej, ta cena zmaleje, a jeśli będziecie potrzebowali jeszcze więcej, to jeszcze zmaleje, więc generalnie nie wiem, czy jest się nad czym zastanawiać, jeżeli można tanio uszczęśliwić albo wkurzyć kogoś, kogo kochamy albo nawet nie lubimy. Nie musicie wysyłać swojej teściowej na Seszele, możecie wykonać dla niej kalendarz ze swoją mordą, żeby się mogła na Was napatrzeć, napatrzeć, napatrzeć. Czy to nie fantastyczne? Bardzo serdecznie polecam. Mam nadzieję, że ta oferta się Wam spodoba, że wiecie już jak żyć i uszczęśliwić tą drugą połówkę. Chociaż uważam, że jeżeli w związku dzieje się źle i czujecie taki odór opary zgnilizny, to może jednak warto nie przeinwestowywać. Jak to mówią, kobieta jest jak kwiat. Może warto dać jej odetchnąć i rozkwitnąć pod skrzydłami kogoś innego, a nie tak tym gównem codzienności nawozić. Tą decyzją zostawiam Wam już samodzielnie. Zapraszam do skorzystania z kodu rabatowego i do zobaczenia w kolejnym odcinku vloga i na blogu.